Rywala Amadeusza z klubu na jest, scenę. Jest ten, jest w jajku niespodzianka, jest jego łańcuch. Z klubu to znaczy z imprezy, bo... Witam wszystkich serdecznie. Będziemy pomyśleć, że z klubu sportowego. Cześć, siemanko. Witam. Hej. Siemano, to ty się napierdalałeś z Amadim? Powiedzmy, że była to jednostronna sytuacja. Nie było żadnego napierdalania. Słuchajcie, przyszedłem tutaj, żeby wyjawić całą prawdę. Bo... Ja zaraz powiem, po co przyszedłeś, ale ty pierwszy, śmiało. Ten człowiek oskarżył mnie o pobicie i o kradzież łańcucha, co jest totalnie nieprawdą. Mam grube dowody na to. Daj mu śmy, po kolei. Czyli kolejny raz dał z dupy. Czyli kolejny raz dał z dupy. Posłuchaj. Słucham. Sytuacja wyglądała w ten sposób, że szedłem do łazienki i zostałem zaczepiony przez Amadeusza mocnym uderzeniem z barku. I naprawdę przyrzekam, nigdy w życiu nikt mnie tak nie zaczepił. Wróciłem się do niego i patrząc mu się w oczy, mówię do niego, czy jesteś świadomy tego, co zrobiłeś i czy wiesz, jakie konsekwencje to za sobą niesie. Odepchnąłeś mnie i kazałeś mi wypierdalać. Poszedłem wtedy do swojego kolegi Wojtka i mówię mu o tym całym zdarzeniu, a pokazując na ciebie palcem, a ty już biegłeś do mnie, złapałeś mnie za koszulkę i powiedziałeś, że mnie zabijesz. Wtedy to jest dostałeś, moment, w którym skłamałeś. Wtedy teraz. Dostałeś mocne uderzenie prawą ręką na szczękę i w życiu nie widziałem tak przerażonego człowieka, jaki byłeś wtedy w tamtym miejscu. I prawda jest taka, że przez 30 sekund byłeś demolowany do momentu, aż nie wpadł ochroniarz i mnie nie udusił i przeciągnął przez pół lokalu. Później w patio była taka sytuacja, że wszyscy staliśmy jedynie... W patio? Tak, w patio, przed wyjściem. Była dziewczyna w czerwonej koszulce, która nie gadała... Nie kiedyś w patio w ogóle. Patio to jest takie miejsce, kiedy wychodzisz z klubu, tak? Wchodzisz, wychodzisz. Mózgu. Dobra, zabijaj, kurwa, ja nie wiem, o czym on pierdoli. Zamknij mordę, Polański, śmieciu. Spokojnie. Leżeć. Oddychaj. Dobra, to teraz Amadeusz, twoje wersje. Mówię, stop, nie skończyłem jeszcze. W momencie, kiedy mieliśmy już wychodzić, zadaję mu pytanie, czy jest świadomy tego, co zrobił. Nic się nie odezwał. I wtedy mówię, chodź, wyjaśnimy to jeszcze raz, jak mężczyźni na zewnątrz, dalej się nie odezwałeś i zostałeś wyproszony z klubu. Później... Mam na to grube dowody, że mnie straszyłeś i groziłeś, co udostępnię publicznie na swoim Instagramie. Jebać twojego Instagrama, zamknij pizdę, nie promuj się śmieciarzu jebany. Zachęcam wszystkich do obejrzenia i zobaczycie, jakim jest lamusem. Nie promujemy złodziei. I ja zaraz kłamałeś. Dodam tyle, część była prawdą, część była kłamstwem. Przyszedłem tutaj, ucisz się, oddychaj. Przyszedłem tutaj, stałem i mówię, chodź pogadamy, wyjaśnimy to jak mężczyźni. Uderzył mnie dwa razy w twarz, możecie się przyjrzeć. Będą nagrania, sobie obejrzycie. Tak się zachowuje opanowany człowiek? Ale chwila, ja tutaj widzę tylko jedno niścisłość. Kto kogo uderzył? Kto kogo uderzył? Wtedy w klubie. Macie odpowiedź. Dobrze, ale Amadeusz mówił, że ty w klubie wjechałeś w niego tak jakby od tyłu. Przecież powiedziałem. Powiedziałem już swoją wersję. To może niech teraz Amadeusz powie swoją wersję. Amadeusz. To ja wam teraz powiem ciekawostkę. Słuchajcie. Tylko ja ci się w sumie nie wtrącałem. Dasz mi się wypowiedzieć? Spoko. Zajebiście. Słuchajcie, teraz kurwa będzie beka, nie? Wyobraźcie sobie, że ten pierdolony, kurwa, Atencjusz podpisał kontrakt menadżerski, a ta cała akcja była ukartowana tylko po to, żeby wybić go wraz z menadżerem Normana Parka. I ten koleś, to była ukartowana akcja, żeby ukraść mi łańcuch i żeby się wybił. Stąd ten złodziej się tutaj znalazł. Ogólnie kiedyś złodziejom obcinano ręce, nie wiem, czy wiesz. To są grube oskarżenia. Jestem złodziejem, to waż się ze słowami, bo to już są naprawdę grube oskarżenia, Amadeusz. Dobra, przestań pierdolić, Maniek, daj mi dokończyć. Słuchaj, złodziejaszku, jebany. Złodziei się tępi, człowieku, a ty przyszedłeś i się publicznie, kurwa, przyznałeś do tego, że zorganizowałeś, kurwa, na mnie napad wraz ze swoim menadżerem, z którym podpisałeś kontrakt, żeby się wybić. Jeszcze myślisz, że Fame MMA będzie promowało złodziei i kurestwo? Ty jesteś pierdolnięty, człowieku. Po pierwsze, dobra, twoja historia... mordę i teraz ja mówię. Historia. Nie ty zamknij mówisz, mordę, kurwa, bo ja ci dałem, kurwa, wyłączcie, śmieciu się wybić, złodziei. Teraz za dużo oszczerstw gada, proszę, wyłączcie go. Prawda jest taka, że w momencie... Nie możesz mi powiedzieć, jak było. Kiedy go pobiłem w klubie, czy nie pobiłem, doszło do awantury. Kiedy była awantura... Masz coś za uszami, frajerze! Odłączcie go na chwilę, naprawdę, odłączcie go, bo tutaj... Panowie, nie, ale teraz chcemy poznać wersję Amadeusza. Już powiedział! Mówisz jeszcze do końca, Amadeusz. Już powiedział, skończył. Niech powie do końca, mów do końca, Amadeusz, jak było! Powiedz, jak było!
po części było faktycznie, jak mówi, ale w momencie, gdy dostałem strzała, stałem tak bokiem do niego, nagle dostałem bum. Poleciałem faktycznie tak i w tym samym czasie wszedłeś mi w nogi. Było czy tak, czy nie? Nie, nie było tak. To nie było tak, co jak powiedziałem teraz? Było tak, że zostałeś obalony, prawie poleciałeś do tyłu. No to powiedziałem to przed chwilą, wyjebałeś mi strzała i wszedłeś mi w nogi. Nie, nie w nogi, nie w nogi. Dostałeś pas. Obejście za pas z tyłu. Tak, to coś za pas. Ale chodzi, że... Coś się gubisz chyba. Zapaśniczo. Jeszcze się nie znasz na tych technikach zapaśniczo. Dobra, jeszcze trochę nauczyć. Zawodowiec, ale daj mi dokończyć. Tak, czyli tak, widzicie, tak, mówiłem tak, od pogadę. Początku prawdę. Poleżał na mnie faktycznie z 15 sekund, gdzie się biliśmy i sam ciebie z siebie zrzuciłem, kładąc ci stopy, kurwa. Po jakichś 15 sekundach faktycznie leżałeś. Biłem cię też od dołu, bo powiedziałeś, że miałeś trochę głowę rozwaloną. Rozmawialiśmy raz przez telefon, prawda? Powiedziałeś mi przez telefon, że miałeś trochę głowę rozwaloną, pamiętasz? A to przypadkiem, jak do mnie zadzwoniłeś i się zapytałem, kto mówi, i się spytałem, czy Amadeusz, to... Ja byłem przy tej rozmowie, tak? Choć nie ze mną rozmawiałeś. Tak? I powiedziałaś, to nie mówi Amadeusz. Bo ja byłem i przy tej rozmowie. I już mu się włączył gangsterski film w głowie. Dobra, gangsterski tak film w głowie i zaczął Słuchajcie, mnie straszyć. Ale trafił na złego przeciwnika. Od początku i nic z tego prawdę. Nie wyszło. Jestem tutaj, chciałem wyjaśnić z tobą sytuację w klubie od razu po. Jesteś pizdą. Byłeś z kumplami, kurwa, jesteś, śmieciu jebany. Pizdą. Złodzieju pierdolony. Nie jestem złodziejem. Pojebany. Chodź, zabiłbym cię, kurwa. Już zabiłeś w klubie. Ty śmieciu, zaatakowałeś mnie z zaskoczenia. To tak jak ja ci przed chwilą wypierdoliłem bułę, partyzan za partyzan. I co, i teraz ja mogę gadać, najebałem ci? Spójrz, jak masz pizdę pod okiem. Ja nie miałem śladu, frajerze, sam cię z siebie ściągnąłem i rozdzielił nas, frajerem. Byłeś, kurwa, z kumplami. Kto tu jest złodzieju frajerem? Pierdolony. Kto tu jest frajerem? Jesteś złodziejem, piętnuje się takie szmaty jak ty. Człowieku, na kurwa zorganizować z menadżerem Normana Parka tą całą akcję, żeby się na mnie wybić. To jest ukartowane. Wie, jak tu się znalazłeś? Dobrze. To są tylko ludzie z listy. Słuchaj, menadżer Normana Parka, muszę, prawda? Że są muszę, ludzie z listy? Słuchaj, nie mógłby tu wejść. Nie muszę się bić z tobą nigdzie publicznie. Możemy to załatwić, kurwa, w ciemnym zaułku. Niech widzi to kilka osób. Słuchaj, a czemu mi wyjebałeś z zaskoczenia? Jest dlaczego mi zajebałeś z zaskoczenia wtedy? Proszę was, zróbcie tak, żeby doszło do tej walki, nakręćcie to, żeby... Nie musi to być publiczne, możemy to zrobić po prostu. Zrobić to ty możesz laskę, u niego złodzieju, na sali, kurwa, u mnie gdziekolwiek pod blokiem, zróbmy to. Dopuśćmy do dobra, tego, ale zobaczycie, czas jak było naprawdę. Czekaj, czas na kluczową kwestię. Kurwa złodziejem, człowiek. Siadaj. Gdzie jest łańcuch? Kto ma ten łańcuch? Dokładnie. No ja tego łańcucha nie wziął. W jajku niespodzianka. Osoba w internecie, która ma ten łańcuch, już się wypowiedziała, że go ma, więc jakim mogę być złodziejem? A czy wiesz, kto ma łańcuch? Wiesz, kto ma łańcuch? Słucham? Wiesz, kto ma łańcuch, czy nie? Wiesz, kto ma łańcuch? Dobrze, słuchajcie. Dobra, ostateczna wypowiedź jest taka. Ta akcja była okartowana, dlatego dostałem z partyzanta i tak dalej, po to, żeby zabrać mi ten łańcuch i żeby ten Atencjusz mógł się wybić. Ale teraz cała rodzina twoja i tylko cała Polska będzie, zamknij mordę, jak ja mówię. Tylko będzie wiedziała, że jesteś najpopularniejszym polskim złodziejem. Publicznie pokazałeś, że jesteś złodziejem. Czaisz to? Dobra, panowie, i że napadasz na ludzi z kumplami, jak ja byłem z koleżankami. Prawda, ale jest słuchajcie. Tylko jedna i prawda zawsze się obroni. I pamiętajcie dokładnie, o tym. Ponieważ jest ja tutaj... Ja jestem prawdziwy i nie mam sobie nic do zarzucenia. Ostatnia rzecz. Nic nie ukradłem. Ostatnia rzecz, słuchajcie tego. Jest tam Don dziewczyna. Farmazon. Jest tam. Zamknij mordę. Wszystko powiedziałem już i prośba moja tylko do ludzi. Wypierdalaj mi stąd. Nie zaczepiajcie innych ludzi w klubie, bo nigdy nie wiecie, na kogo traficie. Serio. Że cię trafiłem na kogoś z kolegami. Wiedziałem, że on to on. Dopiero na dobra, drugi dzień dowiedziałem ja chciał, się, że on ja to on. Się mega upał. Wtrącić. Bałem takiego gościa. Jebałeś, dziękuję. Tyle mam do powiedzenia. Ja, halo, ten panowie, ja bym chciał się wtrącić. Ja rozmawiałem też z menadżerem tego klubu, to jest Room 13. Okej, w porządku, ale poczekaj. Kończę. To jest menadżer ten klubu Room 13. Ja tam, tam po prostu poszedłem, chciałem zobaczyć nagrania. Nagrań nie dostałem. Ale menadżer klubu powiedział, że tutaj właśnie on bił cię. Okej. Okay. Tylko, że zacznijmy od tego. Czy menadżer przy tym był? Był. Widział to. Co, kurwa? No, to dzwońmy do niego. Dzwonimy do menadżera. A ja do niego nie mam numeru, ale możemy pójść. Ja byłem i z nim... Słuchajcie, Mateusz, ale poczekaj, daj mi powiedzieć jedną rzecz. Jest tam dziewczyna, no.
która występuje na filmach u Kuby Posta. Możecie go znać z kanału. Ona była wtedy w tym klubie. O, to ją zaprośmy. Zapraszamy. No to zapraszamy, koleżanka. Kuba Post nie jest jakimś moim wielkim kumplem, nie, ani nic, więc... Mówisz o Kubie, czy... Nie, to ona występuje u niego na odcinkach. Amadeusz, dobrze, to ten temat... No to ona chyba nie będzie kłamała. Na wywiadach. Nie na wywiadach, jak na wywiadach? Niech przyjdzie, daliście jakiemuś atencjuszowi i tak się wypowiedzieć, to niech wypowie się osoba, która tam była. Nie mamy zgody, żeby ktoś jeszcze pojawił się tutaj już na scenie. Także sprawa jest taka, że skonfrontowaliśmy to, twoją wersję, wersję osoby... Jest osoba, która tam była i nie dacie jej się wypowiedzieć. Ja w ogóle też chciałem tutaj dodać od siebie, że nie promujemy złodziejstwa, potępiam to i chciałbym, żeby osoba, która posiada łańcuch Amadeusza, zwróciła mu go. Przecież to tam ten skurczybyk ma. Jest wielka niespodzianka. Ej, ale dlaczego nie może przyjść osoba, która tam była? Przecież nie wiadomo, słowo przeciwko słowu. Ale nie, są dwie osoby zaangażowane w ten konflikt. Ty i on. I nie będziemy teraz mieszali innych osób. Które to widziały? Ale nikt tutaj... To nie ma znaczenia już teraz. Poznaliśmy twoją wersję, wersję jego. Ma znaczenie, bo publicznie... Nie, Amadeusz, Amadeusz. Jakiegoś kutasa, ale Amadeusz, to my tutaj prowadzimy tą konferencję i porozmawiamy. Chuja, ja tu prowadzę konferencję. I jest taka sprawa. I teraz ludzie muszą ocenić, komu wierzą. Czy tobie... Dlaczego nie weźmiemy kogoś, kto przy tym był? Czy to, bo to... Ty powiedziałeś, że gadałeś z menadżerem, to ja mówię, ale dobrze, ale menadżera też tutaj nie ma. Ale jest osoba, która to widziała od boku. Ale ta osoba się z tobą nie bije. Dobra, słuchajcie, to nie jest sala sądowa, idziemy dalej. Tak, naprawdę, idziemy dalej. Ej, kurwa, idziemy dalej, panowie. Idziemy dalej. Jest Haribo też. Amadi, kurwa. Co? Amadi. Ale Amadi. No bo w kurwa. Jest pająk, jest Haribo. Dokładnie. Też czekają na swoją kolej. Kurwa, dobra, czekajcie, Amadi. Pierdoli farmazony. Naściemniał, kurwa. Amadi, zróbmy to tak. Na twoim Instagramie, Amadeusz Noulow, nagrasz storkę z tą dziewczyną. Dużo ludzi sobie wbije. I tam się... Dobrze, i dostajesz boosta, jest git, a teraz przejdźmy do Piotra Pająka i do Matka jeszcze, bo też, kurwa, wypada, żeby oni też mieli szansę. A ty dostaniesz swoją farmę followków i, kurwa... Amadeusz Noulow, nie zapomnijcie. Co by nie było, wiele osób chciało być takim polskim Conorem McGregorem i mam wrażenie, że... Mamy swoje fejmie. To ci się udaje to. Piotr Pająk. Piotrek, słuchaj, wszyscy chcą się bić. Wszyscy chcą się bić z Amadeuszem. To może i ty byś chciał, co? Nie. Ale też mieliście tam ani trochę. Nie. Ja nie zaczynam tego. Nieporozumienie to było. Jak nieporozumienie? No nieporozumienie. Ja zanim jeszcze Piotrek był w fejmie, nawet do niego prywatnie pisałem, że bardzo lubię jego filmy i tak dalej. To było czyste nieporozumienie. Ja zawsze miałem na myśli freaków, nie miałem na myśli zawodowców. Piotrka bardzo lubię i szanuję. Miał prawo się oczywiście oburzyć. No, tyle z mojej strony. Nie wiem, jak z jego to wygląda. Temat zamknięty. Piotrek właśnie.